Czyli witajcie, z tej strony oczywiście Buźka i witam serdecznie wszystkich. Tym razem jesteśmy na Survivalu, bo dzisiaj pokażę wam, jak zbudować taką podkarkę. Jeden z moich widzów powiedział, że już niedługo na swoim tam chyba serwerze Survival będą się bić i pilnie potrzebują tej podkarki. Czy mógłbym nagrać poradnik? Oczywiście, żebym mógł i właśnie to dzisiaj zrobimy. Na samym wstępie oczywiście, jeżeli wam się przyda taki poradnik, to pamiętajcie o łapeczce w górę, bo was to nic nie kosztuje, a mnie to motywuje. No i subskrypcję, wiadomo, możecie zostawić, jeżeli jesteście ciekawi tego, co dzieje się na kwadratowej masakrze lub też jakieś tutaj poradniki was zachęciły, tak, mam nadzieję taką. Dobra, ale dość zbędnego gadania. Mam nadzieję, że wam pokażę i zrozumiecie wszystko, jak to działa, bo postaram się wam to mniej więcej wytłumaczyć. Słuchajcie, item, który dodajecie, najpierw omówimy sobie dispensery. Item, który dodajecie jako bazę, jako podstawę, musi być na samej górze, ponieważ ten mechanizm działa jakby w takiej nieskończonej pętli. I musicie go dodać przed rozpoczęciem jakby całego procesu, dodajcie go jako pierwszy i zobaczcie, że w lajkach już tutaj czeka melon, czeka pył, ten, no wiecie z czego, proch i kolejna brodawka. Bo w momencie, w którym ta brodawka wpadnie do statywu, nastąpi zmiana potek na statywie. Bo jakby to kończy, wiadomo, pętlę, wtedy już jest na pewno zrobiona i będzie zmiana. I od tego jest właśnie ten repeater, żeby wykrył, w którym momencie już ta brodawka, która znajduje się teraz na końcu całej kolejki, wpadnie do statywu. Wtedy zmienia potki, daje tutaj sygnał, pochodnia właśnie gaśnie, no ona teraz jest jakby zgaszona, no bo tutaj brakło butelek z wodą, ale to do tego przejdziemy. Tutaj jest też jakby komperator, który wykrywa, czy itemy wpadają do skrzynki i w momencie, w którym tu będą trzy potki, czyli na przykład skrzynka będzie pełna i tu będą trzy potki, to on zablokuje jakby działanie i kurczę, pogoda. Zablokuje działanie i będzie git wtedy też. Jakby no nie będą się robić kolejne potki. I okej, teraz zasymulujemy taką sytuację, w której uzupełnimy butelki z wodą, bo jak widzicie, cały mechanizm stoi, brakuje po prostu butelek. Więc ja sobie tutaj wrzucę i trzy butelki zostaną pobrane. Mechanizm, jak widzicie, zaczyna pracować. I słuchajcie, teraz będzie ważny moment. Wpadnie nam brodawka, która, no jak widzicie, wcześniej zaczynała całą zabawę i kolejne trzy butelki zostały pobrane i kolejne itemy zostały już przygotowane, w tym no brodawka na samym końcu. Jak widzicie, chwilę dwójeczki się tutaj robią. Tak, mogę wam tutaj jeszcze zaprezentować, że on się zatrzyma. Dobra, teraz jest cała skrzynka, więc musimy teraz poczekać, aż zrobią się te butelki tutaj. No i teraz jak widzicie, mechanizm się zblokował. Tutaj są trzy potki. Kolejne jakby potki nie zostały podane, pomimo tego, że tutaj jest jeszcze zapas. I kolejne itemy nie zostały przygotowane. Właśnie ze względu na to, że są tutaj trzy potki. I teraz cała, powiedzmy, zabawa rozpoczyna się wtedy, gdy wy zabierzecie sobie tutaj trzy butelki i mechanizm sobie pyknie. I w tym momencie mechanizm zaczyna produkować od nowa. Tutaj już itemy się podały i po prostu automatycznie działa. Jak wiecie, no zabierzecie na klepę, to on zacznie dorabiać, jeżeli oczywiście wszystkie materiały będą dostępne. Dobra, to teraz przejdziemy do budowania. Pokażę wam, jak to zbudować, żebyście jakby mogli też u siebie zbudować to. I cóż, to robimy. Jeszcze tylko dam dzień, bo jest tak ciemno. Dobra. I zaczniemy oczywiście od najprostszej rzeczy, czyli dropery, skrzynki i lejki. Więc zrobimy sobie w linii. Musimy postawić taką skrzynkę. Do tej skrzynki podajemy lejek. Prosto na skrzynkę, musimy go z shiftem położyć i oczywiście z shiftem drugi lejek. Ten lejek podaje do tego lejka i dopiero ten lejek podaje do skrzynki, to jest bardzo ważne. Tutaj dajemy oczywiście nasz, no, do robienia potek i na górę kładziemy tyle, ile chcemy składników. Możecie to zrobić na 2, możecie to zrobić na 4, tak jak ja na przykład. No, czyli na przykład dajemy sobie 4. Teraz sobie tutaj użyjemy trochę dirta. I dropper. Bardzo ważne, dropper, nie dispenser, ponieważ dropery jakby podają itemy do lejków.
Gdybyście to zrobili dispenserami, to te itemy gdzieś tam na prawo i na lewo by po prostu pouciekały i oczywiście no nie miałoby to totalnie sensu. Tutaj dajemy oczywiście kolejną skrzynkę i teraz zaczniemy budowę z tyłu. No znowu pada? Dobra, już nie pada. Wezmę sobie tylko tutaj itemy. Będzie nam potrzebny komperator, redstone, repeater i no jakiś budulec. Ja akurat tutaj używam wełny, żebyście w miarę widzieli. Musimy zbudować coś takiego. Tutaj dajemy redstone i pochodnie, czyli ten redstone blokuje nam ten lejek, żeby nie wpadały nam itemy. Tutaj podajemy repeater, który też będzie blokował. No i tu na górę dwa redstone'a. Tu dajemy komperator w taką stronę, on nie może być kliknięty. Tu dajemy komperator w tą stronę. I tutaj już nic nie podłączamy. Tutaj ma być puste, zobaczcie sobie. Możecie sobie obejrzeć jeszcze raz, jeżeli macie taką potrzebę oczywiście. No i teraz będziemy potrzebować czegoś takiego jak klejący się piston i ten observer. Observer stawiamy najpierw na dół. Czekajcie, tak od góry go położę, żeby ten dzióbek był tutaj na górę, skierowany ku górze. Zresztą też powinna być strzałka właśnie. Strzałka jest w górę, więc jest git. Na tym stawiamy piston i teraz potrzebujemy tutaj dobudować sobie i postawić obserwer oczywiście w tą stronę, żeby dzióbek był w naszą stronę, a z tej strony widzimy taką, nie wiem, buźkę bym powiedział. Widzimy, no coś takiego. No i teraz oczywiście musimy to jakoś podłączyć. Czyli ja to robię mniej więcej tak, że buduję coś takiego. Bierzemy po raz kolejny redstone i repeater. I jeszcze będzie nam potrzebna jakaś płytka. Powiedzmy, że taka. Dajemy sobie ją tutaj. Ja tu daję repeater, daję go raz kliknętego, że tak powiem, o jedno opóźnienie. I tutaj dajemy kolejny repeater, który jest skierowany w tą stronę. Jakby on jest tutaj tylko po to kliknięty, że ten sygnał jest mega krótki i czasami nie chciały działać wszystkie te dropery, więc on jest tylko i wyłącznie po to. No i teraz powiedzmy, że będziemy chcieli sobie zrobić truciznę, dwójkę rzucaną, albo nie wiem, jakąś inną po prostu potkę. Nie wiem, siłkę, dwójkę na przykład rzucaną możemy zrobić. O, to może być akurat fajne. Do tego będziemy potrzebować oczywiście składniki. No i potrzebujemy też blaze powder, żeby zasilić nasz statyw. Potrzebujemy brodawkę. To będziemy potrzebować i gunpowder jeszcze oczywiście proch. No i tak jak wcześniej mówiłem, na przykład jeżeli będziemy robić tu siłkę, to tutaj wkładamy item, który odpowiada za to, że zrobimy tą siłę. Tutaj możemy wrzucić na przykład, nie wiem, proch. Tutaj może być ten pył. To akurat nie ma jakiejś różnicy, jeżeli chodzi o te dwa. Zawsze tutaj dobrze jest dać te, które jakby modyfikują, no nie? Czyli na przykład redstone, tam gunpowder, czy glowstone. No, możecie też korzystać na przykład tylko z trzech albo z dwóch nawet znaczy dropperów. To już jakby kwestia gustu. No, ale te potki na przykład wymagają czterech, więc będziemy korzystać z czterech. Jak już mamy włożone tutaj składniki, to tak jak wam wcześniej wspominałem, musimy jakby ruszyć tą maszynę, przez co potrzebujemy tutaj jedną brodawkę. I będziemy musieli tutaj kliknąć ten komperator, ale jeszcze tego nie robimy. I jeszcze jedna ważna rzecz, właśnie przejdźmy tutaj do tyłu. W tym lejku musimy ułożyć dokładnie 19 sztuk. No, znaczy 19, tu ile tu jest dokładnie? 22 akurat sztuki. I teraz po co to jest? W momencie, w którym tu wpadnie item, chociaż jeden, jak widzicie, gaśnie tutaj pochodnia. I ona pozwala na wpadnięcie kolejnych itemków jakby do statywu. Także to jest taki po prostu czujnik, powiedzmy, który sprawdza, kiedy te itemy jakby wpadły. No i teraz pomyślmy, że chcemy wystartować już naszą maszynę, więc bierzemy butelkę z wodą. Zapełnimy sobie całą skrzyneczkę. Nawet cały lejek możemy zapełnić. I gdy mamy już tutaj brodawkę, możemy kliknąć to. W tym momencie już nam się tutaj zaczyna tworzyć potka. Zobaczę. Tak, wszystko jest już git. I tak naprawdę poradnik na tym może się zakończyć. Tak zbudować podkarkę, która dobrze działa. Z mojej strony byłoby to na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Siemanko!